To ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships, uwolnić Krakena. Dziś będę go uwalniał na krążowniku premium 8 tieru Atago. Atago jest to naprawdę bestia, jak już się ją opanuje. Co prawda ostatnio, jak zbyt dobrze na nim grałem wiele dni, to już tak zaczął łapać cytadele, ale to nie jest już wina tego okrętu, tylko wspaniałego RNG, które jak może tutaj stara się poprzeszkadzać. Można to bardzo łatwo sprawdzić. Jeśli strzelacie w jakiegoś gracza, który jest naprawdę dobry i popełni on taki błąd, jak pokaże się burtą, zazwyczaj dostaje on bardzo konkretnie. A jeśli to jest słaby gracz, to za 1000. Nalajcie. Tak to często wygląda. Oczywiście nie zawsze, nie ma reguły, ale na pewno jak jesteście świetnymi graczami, to wiecie, o czym mówię, to wtedy potraficie dostawać potężne buły, jak gdzieś was ktoś zaskoczy na boku, a jak jesteście słabymi graczami, to tych buł tyle nie zgarniacie, co oczywiście nie oznacza, że nigdy wam się to nie przytrafi, bo przytrafiać wam się również będzie, ale po prostu rzadziej niż powinno. No i zaczynamy sobie. Gra bez kapu, więc każdy sobie radośnie gdzieś tam będzie płynąć. Ten trybik jest zazwyczaj dosyć nudny, bo ludzie, jak są kapy, to połowa i tak nie wie, o co chodzi, a jak nie ma kapów, to już w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Ale zdaję sobie sprawę, że jest wiele osób, które lubi ten tryb, nie musi się nigdzie spieszyć, o nic walczyć, może sobie spokojnie snajpić, popłynąć gdzieś tam daleko i czekać, aż ktoś inny mu coś wyświeci. On wtedy sobie przyceluje, poślini palec, sprawdzi wiatr i na 20 km. Siu! Poszło! Za pół minuty sprawdzimy, czy weszło. Można i tak. No, a póki co sobie tutaj chciałem się schować za góreczką i postrzelać w tirpica. Ot taka zabawa. To jest oczywiście krążownik, który podpala wyśmienicie. Jedna z najlepszych podpalajek. No jak zresztą wiele japońskich tutaj krążowników, one mają najlepsze odłamkowo burzące pociski, które są po prostu fantastyczne. Tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że jedna salwa wbije wam 3 pożary, więc coś pięknego. Średnio co druga salwa jest pożar, co trzecia. Więc naprawdę grubo. Zao może strzelić też 3 podpałki bardzo szybko. To jest też okręt, który ma potworne te pociski odłamkowo burzące, po prostu potworne. Już wielokrotnie jako niszczyciel dostawałem od niego salwy, nawet po 15 tysięcy, no coś masakrycznego. Zazwyczaj jak widzę, że we mnie strzela i ta salwa jest cenna, to już czas myśleć o porcie, powrocie do domu. Tak to się kończy. Więc tutaj no, to jest taki okręcik fantastyczny do nękania, do takiej walki no na czas po prostu. Czym dłużej sobie pływamy, więcej strzelamy, tym jest milej. A tutaj teraz jestem fatalnie ustawiony, już staram się zmienić tą pozycję, bo samolocik mnie wyświecił, czego się zazwyczaj no, nie spodziewamy. I cóż. Tego samolotu nie widać, to jest najgorsze, bo tak można by go było strącić czy coś. A tak trzeba niestety się przygotować na konsekwencje. Pam i plomba. Weszła cytadelka, pam i plomba. Szybciutko to się tutaj skończyło. Pokaraniem. No, takie rzeczy oczywiście się dzieją, jeśli chodzi o Atago. To nie jest jakiś krążownik, który jest fantastycznie opancerzony. Go dosyć trudno trafić, jeśli się nim manewruje. To owszem. Ale jak stoi gdzieś tam na kotwicy, coś takiego, to dostaje całkiem, jak to krążownik, całkiem przyjemnie. Więc widzicie, no tutaj takie samolociki, które gdzieś was wyświecą, to oczywiście stanowią zagrożenie nie tylko dla niszczycieli, dla każdego, jak jesteście źle ustawieni. Wcześniej można było tak stać sobie na spokojnie, nic nas nie widziało, można było łupać z wszystkich dział, a później
plaś, plaś, plaś i HP-ków nie ma. Więc teraz trzeba akcję przeprowadzać w ruchu. Tutaj też grałem, ale to już nie na streamie, bo tutaj z chłopakami z klanu. Gdzieś tam jakaś bitewka wspólna była. No, losowanie też oczywiście bardzo przyjemne, bo tutaj jesteśmy na topce, szóstki można klepać. Wtedy też często wychodzą całkiem dobre bitwy. Jeśli gdzieś tam nie stanie się jakieś nieszczęście, ktoś nas nie zaskoczy albo nie wejdzie jakaś detonacja czy taka salwa jak we mnie, troszkę skuteczniejsza, plus jeszcze jedna cytadela by mnie nie było. Bywa. Taka to już gra. Jak komuś dobrze polosuje, to przeciwnicy kończą rozgrywkę. Właściwie rozrywkę też. A tutaj ten zasięg niecałe 16 km. A jak widzicie, Mołotow ma na szóstce też premium 15,5. Niewiele mniej. Tyle, że tutaj trzeba pamiętać, że jest to okręt do walki ze wszystkim. Mołotow jednak, mimo że ma fantastyczne działa, to z pancernikami szóstego tieru, no, nie radzi sobie jakoś mega super. Jak się skontujemy, to już te działa nie będą robiły nie wiadomo czego. A tutaj Atago jest jednym z, jeśli chodzi o ósmy tier, to chyba najlepszym krążownikiem do niszczenia pancerników. Może to robić przy pomocy 16 torped, a może to robić przy pomocy 10 dział, które również są, ich ostrzał jest bardzo bolesny dla pancerników. Tutaj można zadawać salwy po 7-8 tysięcy i jeszcze podpalenia, więc naprawdę nie lubią go pancerniki. Boleśnie tutaj im szpila za szpilą może wsadzać. Naprawdę konkretnie. Osobiście bardzo lubię nim nękać pancerniki. Najpierw właśnie popalić troszkę z torped, poczęstować. A te torpedy są naprawdę konkretne. Tutaj wystarczy, że ta czwóreczka, jedna z czterech czwórek trafi i już może być pozamiatane. No teraz wracam na bazę, bo ktoś tutaj, chyba mi wtedy mówił tutaj Zupa, że już jest widziany, więc było wiadomo, że te fubuki musi tutaj stać tak, żeby coś widziało. Teraz można w jego kierunku się sobie udawać. I sonarek jest. Można włączyć, powykrywać w dymku i dokończyć robotę. Oczywiście takie podejścia należy robić, starając się nie pokazywać burty okrętu. No, tutaj było wiadomo, że ten niszczyciel sobie tak stoi, więc mógł tutaj tak torpedować. No, jak torpeduje w ten sposób, to oczywiście nie ustawiamy mu się bokiem, bo wtedy będzie niepotrzebne ryzyko, robimy. No i teraz tutaj szarchorścik sobie wypłynął. I zobaczcie, bum, 7 pocisków, 2 pożary. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. To jest naprawdę masakrycznie dobry okręt. Bardzo lubię Atago. Myślałem, że będę bardziej lubił Kutuzowa, ale jednak bardziej lubię Atago. On nie może sobie tak strzelać właśnie jak Kutuzow na lajcie, ale ma te działa, które naprawdę gniotą system. I no przyjemnie. Jeśli działa nie pomogą, to można sobie pomóc torpedami. Masa frajdy z gry. Jest też taki okręt, który właśnie ma taki profil, taką sylwetkę, że no dosyć trudno go trafić, jak się nim ostro manewruje. To nie jest taki krążownik. On się wydaje, że jest taki dosyć duży, tak, ale to mylne wrażenie. Tutaj widzieliście, Aoba wyłowił torpedę, którą tam upuściłem. Więc teraz stwierdziłem, że sobie troszkę w niego postrzelam. Tutaj Szarchos już padł. Można to Małobę jeszcze dobić. Na razie jeden kill. Nic nie zapowiadało Krakena.
No i teraz już Aobka dołącza do swoich kolegów pod wodą. Co nam tutaj jeszcze zostało? No, zostały jeszcze trzy ósemki, całkiem konkretne. Belfaścik, który też może stanowić problem. Machan, który jako niszczyciel zawsze jest groźny. Jakieś dobrze wystrzelone torpedy, których się nie spodziewamy. Potrafią zatopić wszystko. No tutaj jak widzicie już Belfast sobie goni naszego Leandera. Cóż się na niego tutaj przygotowuje. Szkoda, że nie miałem przeciwpancernych. Teraz już od razu przeładowuję na nie. Cztery pociski wpadły. No i zobaczcie, Belfast fatalnie płynie teraz. Idealnie burtą do mnie. No lubię jak ktoś tak płynie. Tak to się kończy. Cztery cytadele i wyparowanie. Tutaj oczywiście poza tym, że ten okręt ma świetne odłamkowo burzące, to przeciwpancerne też nie są złe. To jest kaliber 200 mm, więc jak łupnie, to czuć. Jeśli ktoś pokazuje burtę, musi się liczyć z tym, że coś takiego może mieć miejsce. Bardzo lubię te wymiany na krążownikach, właśnie z przeciwpancernych na bliskie odległości. Ojejku. Jak to na Demoinie, jak to wygląda. Jak ten okręt czasem, jak zaczyna się wgryzać, gdzieś ktoś bardzo blisko popłynie. Na którymś streamie Moskwa mi cała wypłynęła. Miałem 7000 HP-ków na Demoinie i cała Moskwa mi wypłynęła bokiem. No ja przeżyłem, ona nie. Tak łapała ostrzał, po 20 tysięcy, takie mniej więcej odchyły troszkę w jedną i w drugą, na trzy salwy i nie było jej. Więc tak naprawdę 12 sekund zniknęła. Bo takie jest już przeładowanie, nawet szybciej, bo mam tam adrenalinkę, więc 4.8 mi tam zjeżdża na 3.7, coś takiego. I to jest jak karabin maszynowy, po prostu tyle, że strzelamy pociskami 203 mm. Na takie bliskie odległości to jest potwór, demojnik. Niedługo go chyba właśnie będę pokazywać też, jakieś tam bitwy wybrane. Na Demoinie mam też dużo fajnych bitew, więc mógłbym masę tego pokazywać, ale nie o to chodzi. Zazwyczaj staram się wybierać takie bitwy dosyć interesujące, jeśli chcemy o czymś opowiedzieć albo coś takiego. I Clevelandzik spalony przeze mnie. Już wyglądało, że ktoś zabierze. No i to był czwarty kill. Zostały jeszcze cztery okręty. Już trzy. Tam mamy Edinburgha, na którego się czaiłem. Bo to jest okręt, który też, jak sobie widzicie, mam przeładowane przeciwpancerne. Gdzieś tutaj tak płynie boczkiem. Jakby tutaj gdzieś właśnie między tymi... O, mi wpłynął kamykami, głazami, górami. To można by było pociągnąć i destruktor.pl zostałby zniszczony. Ale destruktor gdzieś tam płynie. Niekoniecznie tak, jakbym chciał. Zniszczył naszego landerka. To akurat było mi, szczerze mówiąc, na rękę, bo lander nie zniszczy go, ale kto inny tam się za niego wziął. Tutaj ten pancernik dosyć konkretnie pewnie go sponiewierał. Albo jeszcze to zrobi. No właśnie. O, takie salwki pozamiatane. No widzicie, to jeszcze taka próba zupełnie nieudana. No i zostały dwa okręty, niszczyciel i pancernik. Pancernik 41 tysięcy, ale jak wiecie, ten okręt dobrze pali pancerniki. Stwierdziłem, że czas się udać w jego stronę do Machana. O, myślałem, że tutaj nie będzie szans dopłynąć, tym bardziej go trafić gdzieś tam na maksymalnym zasięgu. Tutaj jeśli chodzi o tor lotu pocisków, to jest całkiem w porządku. Nie taki dobry jak na rosyjskich, ale
No absolutnie nie jest jakiś fatalny, taki jak na amerykańskich, więc można sobie spokojnie strzelać i na maksymalną odległość celnie. No i zobaczymy, jak to tutaj było. Troszkę się obawiałem, że Bismarck będzie chciał tutaj odpowiedzieć ogniem, ale na razie w ogóle tam je nie widział. Wcześniej już wziął sobie na cel kogoś innego, więc mogłem sobie spokojnie w niego strzelać. Chyba jedna z naszych niszczarek tutaj padła. Tak czy nie? Ciężko stwierdzić. Gdzieś tam jedna była, teraz jej nie ma, więc chyba padła. No już 31 tysięcy ma Bismarck, więc topnieje. Oczywiście ważne jest to, żeby ten ostateczny cios zadać samemu, a nie ktoś za nas. Jeśli polujemy na jakiegoś piątego tutaj fraga. O! Podpałka chodzi, to już jest zawsze zwiększenie szansy na to, że on będzie nasz. A nie ktoś nam go zabierze, bo się po prostu spali. Ale już jak widzicie, podpałka nie chodzi, więc to też jest dobra wiadomość, bo już podpałki nie ma. A teraz jak wejdzie, to będzie się palił już długo. I weszła. Zobaczcie, ile podpaleń. To jest 10. podpalenie, ale tak jak mówię, na tym okręcie to nie jest nic niezwykłego, to jest standard. Jeśli oddajecie 100 strzałów, macie tutaj, widzicie, 10 podpalek. No czasem jest mniej, czasem nawet więcej. A w zależności od tego, jak tam przyfarcicie. Ale zobaczcie, wypłynął Macha na 10. No to jest dla mnie naprawdę tutaj prezent fajny. Nie powiem, że nie. Więc poszła salwa i krakenik wpadł. No nijak nie miał szans. Nie wiem, czemu tutaj zaczął strzelać. Może już mu to... Chciał jeszcze jakieś punkty po prostu ugrać i tyle. A ja rzecz jasna jeszcze, apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, więc chciałem jeszcze tego Bismarcka tutaj troszkę pomęczyć, ale bitwa się skończyła i tak to wyglądało w podsumowaniu. Podejrzewam, że jakby się nie skończyła, to jeszcze by tutaj troszkę było więcej i może by się udało tu szóstkę wbić, no ale co począć, jest tak, a nie inaczej. No, tak to tutaj wyszło w podsumowaniu. Ale jak widzicie, jest to naprawdę dobry okręt dla wszystkich tych, którzy uwielbiają palić wszystko. Ja nie mam tutaj flag, które dodatkowo jeszcze podsycają ogień, ogniska, a też można by było zamontować. Wystarczy mi to, co jest. Nie będę kusił tutaj detonacji bardziej niż standardowo. No i cóż, moi drodzy, polecam Atago również. Dla mnie najprzyjemniejszy krążownik. No oczywiście Kutuzow nie musi się martwić o samoloty, a Atago musi. No tutaj zawsze jest coś za coś. No nie ma tak, że każdy okręt jest dobry na wszystko. Nie ma takiej opcji. Więc tutaj też tak nie jest. Ale za to daje masę frajdy z gry i na pewno denerwuje niejednego gracza na pancerniku. Bo pożary wybuchają, oni je gaszą, a my znowu je rozpalamy i patrzymy, jak ładnie płoną. Jest w tym pewien urok. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew. Hej!